Dzisiaj ta walka wygląda sensownie, gdyż tydzień temu w Błocie wyglądało to naprawdę trochę komicznie i trochę makabrycznie. Ładnie wybiegnięcie. I ze strzałem. Bramka. I mamy gol, mamy gol. Pierwsza bramka. Wynik Szymon Tabaczyński. Otwarty. Tak jest. 1-0 dla gospodarzy. Bardzo ładne uderzenie. Strzał Krakowa i 2-0. Piękny strzał. Na górze boiska. Podanie za bramkę. To 3-0. Piękna iście hokejowa. Iście hokejowa akcja. Wyszedł za bramki i bardzo krótkim strzałem przy ziemi pokonuje i podwyższa wynik. Na 3-0 pokonuje bramkarza Kosynierów Wrocław. Mamy kolejną flagę. Kolejna flaga za uderzenie w kask. I piękna bramka, naprawdę. Czy będzie ze strzałem kolejnym? Bo zawodnicy Krakowa jakby bali się oddać strzał. Czekali chyba... Strzałem. Mamy kolejną bramkę, 5-0. Piotr Cyrkowicz tym razem. No, indywidualna akcja chyba wychodzi na to. Tak. Strzał. I bramka. I mimo, że delikatny, to chyba to był taki strzał między nogami i Kosynierzy też również w tym momencie otwierają swój wór z golami. Ponownie znalazł do Pienkosia, który ryszył od razu z dodżem. Strzał. Ze strzałem i gol. I strzelił bramkę. I trzeba przyznać, że naprawdę krakowska gra wygląda bardzo, bardzo dobrze. Mamy wynik 6-1 w drugiej kwarcie. Nie powiem, żeby to było szczęście, bo chłopaki ładują sensownie. Kraków w menapie, ależ to przejęcie. Piękne przejęcie Tymorka. Trudno powiedzieć, czy nie było wordingu. Podanie. I w przewadze w tym momencie Kraków traci bramkę. Ale trzeba przyznać, że świetne, świetne, przytomne przejęcie zawodnika bodajże z numerem 15. Podanie. Brawo, piękna bramka. Parada bramkarska. Ale udało się Tymorkowi zebrać. Na razie powoli ta akcja nabiera rozpędu, ale teraz Janek Rydzak, przełożenie na lewą do prawej i gol! Piękna bramka. Gol! Bardzo ładny docz. Kosynierze zmienił swojego rywala i nie dał szans bramkarzowi. Parker. Śmigiel ze strzałem. Bramka. Piękny strzał pod poprzeczkę. My go w zasadzie tak samo jak innego zawodnika i ta gra już wtedy fizyczna między... Szybkie rozegranie. Bigos do Śmigla. Okno, mocny, okno, pewny, okno. Chociaż z całej pety, z takiej odległości, to niehonorowe zagranie. Nie, tu kolega tak śmieszkuje. Właśnie o to chodzi, bezwzględnie wykorzystywać takie sytuacje. Wracać do obrony, bo nie ma go tam. Jak Wrocław. No i bramka, kują. 7-1. Pogrywkę dzisiaj zagrali, więc mogą być bardziej zmęczony. Piękna bramka, Karol Tabor. Bardzo, bardzo z bouncem. Ładna akcja. By przy piłce, a tak. Nie wiem, czy ona by się tam wyturlała po prostu. Flaga, jakaś flaga będzie... jest. I bramka. Tak, tak, tak. Mają przewagę jednej bramki. To nie jest jeszcze, broń Boże, przewaga, która uprawnia ich do tego, aby myśleć o zwycięstwie. Muszą cały czas cisnąć, walczyć Parker i nawet przez rozpędza. Chwilę nie odpuścić. Czwórka strzał, strzał, i bramka. I mamy gola, mamy gola. Sensowne podanie. Kolejne. I przepiękna brameczka, na spokojnie. Kosynierzy zaznaczają dominację swoją w czwartej kwarcie. I strzał. Strzał i gol! Bramka, Michał Zalas. No, kibice szaleją, ależ emocje, proszę Państwa, nas czekają w ostatnich minutach, o to chodzi. No, tak ponad 10 metrów chyba było przy tym strzale. Mogło tak być. Ależ emocje nam się tutaj na koniec... Stawowski. ...wkradły, bardzo dobrze. Zawodnik z 11 właśnie na lewą rękę, znowu na prawą, podanie dobra do tyłu. Dobra zmiana, do Cyrkowicza. Cyrek znowu kręci. Roll dodge, i właśnie, strzał, właśnie, i mamy właśnie. Bramkę. Jedna bramka straty, zapowiada się emocjonująco na sam koniec, o to chodzi. Brawo, brawo, brawo. Podanie tej piłce. Do Tabora. Cyrkowicz. Blisko są, blisko są. Będzie Piękość, strzał. Jest i gol, bramka. Jest gol. Mamy remis. Mamy remis. Mamy emocje, mamy walkę do ostatniego momentu. Do ostatnich chwil.
Kto wygra Grandbola? Kraków. Kraków przejmuje, mają piłkę. Puszko zgarnia Grandbola. Dwóch go tam próbuje załatwić, ale się nie udało. Bramki. Coś wymieszać. Podanie. I znowu ustawiają i szukają swoich szans. Znowu do Zalasa. Strzał z daleka. Jest, i bramka! Proszę państwa! Michał Zalas, bohaterem Kraków meczu. Wygrywa, ależ radość po Nie wiem, czy nie pierwszy raz w historii Kraków Kings wygrywa z Kosynierami Wrocław. Szaleństwo, Jeśli nie, to mnie poprawcie, ale tak mi się wydaje. Wielkie szczęście widzimy teraz na boisku. Naprawdę bardzo dobry mecz. Szybko to się skończyło. Pierwsza akcja. Prowadzenie, wysokie prowadzenie na samym początku, potem wyrównanie, prowadzenie Kosynierów. Dwoma, trzema golami, tak, wyrównanie, znowu wyrównanie dogrywka. I bramka w dogrywce. My się na dzisiaj z państwem żegnamy. Za uwagę dziękuję. Igor Pruchniewski i Radosław Markowski. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Hej. Cześć.